odczuwasz ból kolana, poświęć mi kilka minut, a pomogę Ci ustalić, skąd się to bierze. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj omówimy coś, co dotyka wielu z nas, czyli ból kolana. Oceny te pomogą przybliżyć Cię lub też wykluczyć potencjalne diagnozy, więc jeśli odczuwasz tępy, obolały ból pod rzepką, przed rzepką, wokół tej rzepki, to dokąd to może prowadzić? Wydaje się, że znajduje się ten ból, taki jest za rzepką najczęściej i objawy występują podczas kucania, wchodzenia po schodach lub też biegania. Może być tak zwany to zespół bólowy, tak zwany rzepkowo-udowy, czyli patellofemoral pain syndrome. Jeśli to jest to takie podrażnienie lub zapalenie powierzchni stawowej rzepki z uszkodzeniem chrząstki lub też bez. I w celu leczenia należy poprawić Twoją kontrolę motoryczną dolnej części ciała, więc będziesz oczywiście pracować nad siłą bioder, stopy kostki. Po czym proponuję Ci, żebyś stopniowo zwiększał objętość treningu, wystawiając Twój staw kolanowy na coraz to większe wyzwania. Od takich prostych, podstawowych ćwiczeń po te coraz to bardziej zaawansowane. I jednym z ćwiczeń mających na celu kontrolę motoryczną tułowia, bioder oraz stopy czy też kostki w przypadku zespołu bólowo-rzepkowo-udowego to jest nic innego jak na początku ćwiczenia by Ci proponował o charakterze izometrycznym, czyli budowa siły izometrycznej. Jest to, uważam, znakomite narzędzie do wzmacniania i przebudowy ścięgien, dzięki czemu owa metoda treningowa przygotowuje Cię pod bardziej wymagające ćwiczenia typu slider przy ścianie. Takie ćwiczenie proponuję, żebyś w przypadku tego ćwiczenia wykonywał je od 2 do 3 serii po około 20-30 powtórzeń w odciążeniu. Tak jak widzicie na obecnym materiale, można zobaczyć, że noga obciążona to ta, która jest na slajderze, a kończyna przeciwna to praktycznie ta, która ma około 80% obciążenia, a tempo wykonywanego ćwiczenia powinno mieścić się w granicach takie 2-1-2-1. I na początku budujcie objętość treningową, ponieważ to ona ma podnieść adaptację tkanek, czyli tą Waszą tak zwaną capacity na obciążenia treningowe. Jeśli więc nadal odczuwasz ból z przodu kolana, ale tym razem tak poniżej rzepki, i jeżeli odczuwasz ostry, kłujący ból podczas skakania, chodzenia po schodach lub też sprawdzasz palpacyjnie przy wierzchołku rzepki, to możesz doświadczyć tak zwanej tendopatii więzadła właściwego rzepki. Jest to takie często przeciążenie więzadła właściwego rzepki i ścięgno nie jest w stanie się wtedy z tego zregenerować. Czyli w rzeczywistości będziesz chciał obciążyć ścięgno rzepki poprzez też izometrię typu yielding, czy jest to metoda tak zwana HIMA, Hold Isometric Muscle Activation, czyli poniżej ciężki trening, później oczywiście możemy wprowadzić ciężki trening siłowy, przykładowy protokół to jest HSRT, czyli Heavy Slow Resistant Training, a dopiero kiedy wybudujesz odpowiednie parametry siłowe, możesz przejść do nauki lądowania, czy też później samej w sobie plyometrii. Tak więc, aby poradzić sobie z takim bólem, a także niską tolerancją na obciążenia treningowe, proponuję zacząć od ćwiczeń o charakterze typowo izometrycznym. Przykładowo prostowanie nóg na maszynie metodą właśnie tą HIMA. 2-3 serie po 20, takie 30 sekund obciążenia, po 20-30 sekund trzymania, ale z takim obciążeniem około 50%. Znakomicie ta metoda sprawdzi się jako metoda taka przeciwbólowa i przebuduje Twoje ścięgno, adaptując je do dalszych obciążeń treningowych. Oczywiście, jeśli szukasz sprawdzonych metod treningowych z ćwiczeniami i szczegółowym wyjaśnieniem, co, gdzie, kiedy i jak robić, byś pozbył się dolegliwości bólowych stawu kolanowego i co najważniejsze, wrócił do sportu, to mam dla Ciebie szkolenie, dzięki któremu odkryjesz sprawdzone sposoby ćwiczenia, które pozwolą Ci ćwiczyć bez bólu kolan. A co więcej, specjalnie dla Ciebie przygotowałem taki sekretny kod, który znajdziesz w linku poniżej. Dzięki temu oszczędzisz około 60%, więc po wejściu w link od razu kod automatycznie się aktywuje. Idąc dalej, jeśli odczuwasz ból kolana po wewnętrznej stronie i ból ten przypomina takie klikanie, coś jakby się blokowało, trzaskanie, a może odczuwasz ogólnie ból kolana, gdy w pełni prostujesz kolano i też maksymalnie zginasz,
to najczęściej może to być uraz łąkotki. Łąkotka to taki można byłoby nazwać bloczek w kształcie litery C, który działa jak amortyzator nacisku podczas właśnie takiego nacisku i rotacji. W zależności jaki jest to uraz łąkotki, taki też będzie protokół postępowania. Nie zawsze leczenie o charakterze zachowawczym będzie najlepszym sposobem, by pozbyć się dolegliwości bólowych. Więc najlepszym możliwym rozwiązaniem dla Ciebie jest skonsultowanie tej kontuzji ze specjalistą, który oceni przebieg i typ uszkodzenia. Jeśli będziesz miał dużo szczęścia, to leczenie w postaci odpowiedniego programu treningowego zrobi całą robotę, jednak jeśli zmiany będą na tyle zaawansowane, to proponuję wybrać się do lekarza. Pewnie zadasz od razu pytanie, no dobra, ale jakie mamy najlepsze testy na to, by sprawdzić stan Twojej łąkotki? No jest ich kilka, jak Apley, McMurray, Telesi, jednak ich skuteczność to raptem około 53-54%. W mojej ocenie, pod względem czułości, by sprawdzić uszkodzenie łąkotki, no to palpacja i przysiad, oczywiście palpacja szpary stawowej i przysiad, no to chyba tak jest jednym z najlepszych pod względem czułości, jednak specyficzność tych testów jest średnia. Przykładowo, kiedy palpujemy szparę stawową dla łąkotki przysiadkowej, to czułość wynosi około 81%, a boczna to aż 90%. Jednak chciałbym zaznaczyć, że jeśli macie uszkodzone więzadło poboczne piszczelowe, to ból może się pojawić, a łąkotka nie musi być uszkodzona. Dlatego warto zrobić badania obrazowe, na których będzie wyraźnie widać, jakiego rodzaju jest to uszkodzenie i czy wymaga leczenia chirurgicznego. Więc jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tego, jak wykonać odpowiednie testy diagnostyczne, to powinieneś sprawdzić mojego e-booka Współczesna diagnostyka, w którym przedstawiam, jak wykonać testy diagnostyczne, jak je analizować, jakie działania podjąć po przeprowadzonej diagnostyce, bo to aż 413 stron wiedzy dla Ciebie. W porządku. Jeśli oczywiście chcemy iść dalej i mamy ból, który znajduje się po zewnętrznej stronie kolana, to jest to takie po zewnętrznej, bardziej pobocznej stronie kolana i występuje powyżej najczęściej stawu kolanowego, to może być to też takie ostre ukłucie, taki przeszywający ból i jest to ból pasma biodrowo-piszczelowego, czyli spotyka się najczęściej wśród osób biegających, jednak realnie nie jest to problem, uważam, kolana, a bardziej brak kontroli biodra. Więc samo pasmo biodrowo-piszczelowe to takie długie ścięgno, które przechodzi z brzuszca mięśnia napinacza czy też naprężacza powięzi szerokiej i działa zarówno jako stabilizator i taki napędzacz, gdzie przenosimy energię z kończyn górnych na dolną i z dolnych na górną. Zazwyczaj uraz jest związany z przeciążeniem i aby skutecznie poradzić sobie z tą dolegliwością, powinieneś zadbać o siłę mięśni pośladkowych, a w szczególności pośladkowego średniego, który średnio pracuje u biegaczy. A co ważniejsze, popraw technikę biegu, czyli przejdź z rear foot strike na middle foot strike, czyli spięty na śródstopie i skróć krok. Moją ulubioną metodą, by efektywniej biegać, jest wykorzystanie aplikacji z metronomem, czyli zainstaluj sobie apkę i wyznacz minimum 170 uderzeń na minutę. Dzięki temu będziesz miał odpowiednią kadencję, a dobra kadencja to jest powyżej 170 kroków. Wierz mi, przetestowałem naprawdę dziesiątki biegaczy i większość z nich ma poniżej 160 kroków na minutę, przez co wyprostujemy staw kolanowy, jest większy impact na piętę, no i oczywiście napinamy niepotrzebnie aż za bardzo naprężacz powięzi szerokiej. Uważam, że zastosowanie takich małych rzeczy będzie wprowadzało u Ciebie ogromne zmiany dla Ciebie i Twojego biegania. To wszystko na dziś i mam nadzieję, że ten film podsunie Ci kilka pomysłów na źródło bólu stawu kolanowego, przyczynę tych dolegliwości, a także kilka strategii, jak to zrobić, żeby przestało boleć. Śmiało sprawdź moje szkolenie z ćwiczeniami, o którym wspomniałem Ci wcześniej, a z całą pewnością pozbędziesz się bólu kolan i co najważniejsze, będziesz dalej mógł uprawiać sport, jaki kochasz. Podobał Ci się ten materiał? Obserwuj po więcej, zostaw suba i lajka. No i do zobaczenia w kolejnych praktycznych materiałach. Ściskam, Sherlock.